W tym filmie wyjaśnię ci, co to jest zależność proporcjonalna. Inaczej mówiąc, co to jest relacja proporcjonalności. Co to znaczy, że dwie zmienne są do siebie proporcjonalne? No więc dwie zmienne są do siebie proporcjonalne wtedy, kiedy ich stosunek, kiedy ich iloraz jest zawsze taki sam, kiedy jest stały. Popatrzmy na prosty przykład, na przykład najlepiej to zrozumieć. Weźmy sobie dwie zmienne x i y. I teraz tak, powiedzmy, że dla x a równego 1, y jest równe 3. Dla x równego 2y będzie równe 6. Dla x równego na przykład 9y będzie równe 27. No i teraz, co to znaczy, że one są proporcjonalne? No tak jak mówiłem, to znaczy, że ich stosunek iloraz tych zmiennych jest zawsze taki sam dla każdej pary tutaj w tej tabelce. No to obliczmy, jaki jest stosunek y do x. W pierwszym przypadku mamy 3 przez 1. 3 podzielić przez 1. No i to jest 3. No ale to jest to samo, co 6 podzielić przez 2. Bo 6 podzielić przez 2 to też jest 3. No ale to jest też to samo, co 27 podzielić przez 9, bo 27 podzielone przez 9 to też jest 3. Dlatego mówimy, że y jest proporcjonalne do x, bo stosunek y do x jest zawsze taki sam, jest stały. No dobrze, no to zobaczmy, kiedy relacja nie jest relacją proporcjonalności. Weźmy sobie inny przykład. Powiedzmy, że mam jakieś inne zmienne, nazwę je a i b. I teraz tak, jak a jest równe 1, to b będzie równe 3, jak a będzie równe 2, to b będzie równe 6, no a dla a równego 10, powiedzmy b będzie równe 35. No i sprawdźmy, czy a i b też spełniają zależność proporcjonalną, czy one są do siebie proporcjonalne. No to obliczmy znowu stosunek b do a iloraz b przez a. No to patrzymy na pierwszy wiersz tabeli. Jak b jest równe 3, to a jest równe 1 więc ten stosunek jest równy 3. No ale to jest dokładnie to samo, co 6 podzielić przez 2. Więc można by pomyśleć, że A i B też staną się proporcjonalne, skoro 3 przez 1 i 6 przez 2 to jest to samo. No ale jak popatrzymy tutaj na ostatni wiersz tej tabeli, na wartości A i B w tym ostatnim wierszu, no to zobaczymy, że, że ten stosunek 35 do 10 nie jest taki sam jak te poprzednie ilorazy. Bo 35 przez 10 to jest 3,5, a nie 3. Czyli widzimy, że A nie jest proporcjonalne do B. Ta zależność między A i B nie jest proporcjonalna, dlatego że ten stosunek nie zawsze jest taki sam. Czyli napiszę, że ta zależność nie jest proporcjonalna. Nie jest proporcjonalna. Zależność między A i B nie jest zależnością proporcjonalną. No dobrze, to na zakończenie jeszcze taki komentarz. Tutaj dzieliłem y przez x, ale równie dobrze mógłbym podzielić x przez y. I ten stosunek też będzie stały, dlatego że, jeżeli ten stosunek jest stały, to jego odwrotność też będzie liczbą stałą i będzie oczywiście odwrotnością tego stosunku. Czyli jak podzielę x przez y, no to dla, pierwszych, to dla pierwszej pary liczb mam 1 przez 3, to jest 1 trzecia. Jak podzielę 2 przez 6, to też mam 1 trzecią po skróceniu. Jak podzielę 9 przez 27, no to też mam po skróceniu 1 trzecią. Czyli to jest wszystko jedno, czy badam stosunek y do x, czy x do y. Ten stosunek musi być stały. Jeżeli jeden jest stały, to drugi też jest stały. To jest oczywiste. Więc tak czy inaczej, jeżeli ten stosunek dwóch zmiennych jest stały, to mamy do czynienia z zależnością proporcjonalną. Natomiast wtedy, kiedy ten stosunek nie zawsze jest taki sam, to zależność wtedy nie jest proporcjonalna.